A my wszyscy wiemy, że Mariusz tam jest, skoro nie sprzeda i na pewno nie będzie łatwo o Waterli. I mamy kolejnego zawodnika. Wystartował, jak sobie poradzi. Chciał szybko. Czy to go nie zgubiło? Z postojami. Jakże niewiele mu zabrakło. Szymon jeszcze kawałek, cała maszyna musi być przeniesiona. Czas stop. Gdyby nie ty postoje, Szymon, naprawdę bardzo dobry wynik by był. 30 sekund i 66 setne. A przygotowuje się Mariusz Dąbrowski. Tak, widocznie oni pośpiech jest tutaj zgubny. Nieraz jest lepiej, wolniej, a dalej. Panie burmistrz, drugi dzień Dni Bogusława Gorz. Dzisiaj spędzamy je na Dzikowcu. Wspaniała pogoda i niesamowita impreza. Bardzo dużo ludzi. Cieszę się niezmiernie. Pogoda nam dopisała i to jest najważniejsze. Drugi dzień, dzisiaj na sportowo. Wczoraj występy i mieszkańców Bogusława Gorz, i gości, których zaprosiliśmy. Marcin Daniec, a dzisiaj strongmani, najsilniejsi mężczyźni w Polsce i nie tylko. Jest Mariusz Buzianowski. Świetna impreza, świetna atmosfera. Bardzo się cieszę. Czego chcieć więcej? Pogoda piękna dopisała i naprawdę bardzo dużo mieszkańców. Mieszkańców i nie tylko, bo słyszymy tutaj, że przyjechali mieszkańcy całego powiatu, ale też Dolnego Śląska i bardzo cieszę się z tego, bo to ogromna promocja dla naszego miasta. Zatem jest potrzeba takich imprez, a my w zanadrzu jeszcze ich mamy sporo, także będziemy Państwa sukcesywnie zapraszać do Bogusława Gorz. No, jestem bardzo zadowolony, raz, że z warunków, które mamy dzisiaj pod Dzikowcem, a dwa z frekwencji. Ja tylko powiem tyle. Bogusław Gorz sportami siłowymi stoi. To zapasy, to Kyokushinkai, tak jak mieliśmy wczoraj. Dzisiaj mamy siłaczy na Dzikowcu. Sami doskonale wiemy, jaką tradycję ma Bogusław, jeśli chodzi o siłaczy. To Rajmund Paprzyca-Niewiński. No, legendarny akowiec, człowiek, który w pewnym sensie przez swoje wyklęcie trafił tutaj, ale to tutaj robił karierę jako siłacz, jako cyrkowiec. Uhonorowaliśmy go w ubiegłym roku właśnie pomnikiem, żeby przypomnieć mieszkańcom, że też ludzie, którzy są w krzepie, też są honorowi i, no, i walczą o nas i są na pewno pewną ostoją wartości, a ci tych siłaczy, których mamy dzisiaj, na pewno są zadziwiający, bo przejść z 400 kilogramami na barkach niewyobrażalne ciężary, to jest show, ale to nie jest cyrk. To są prawdziwe kilogramy, tony przeniesione na swoich własnych barkach, na swoich nogach. Bardzo udane otwarcie letniego sezonu. Bardzo się cieszę z tego powodu. No, jesteśmy w drugim dniu Boguszowskiej Majowej Fiesty. Wczoraj była część dla ducha, dzisiaj mamy typową część dla ciała, więc oprócz relaksu tutaj w naszym wydarzeniu zapraszamy jeszcze do godziny 19. Oczywiście kto może się u nas pojawić. Jest czynna kolej linowa. Można po prostu przyjść, poleżeć na leżaku, odpocząć sobie na łonie przyrody. No Boże! Dosłownie 2,5 metra! Cała maszyna musi być przeniesiona, jest! Wielkie brawko dla niego! Naprawdę kosztowało go wiele sił. Ta konkurencja, 400 kg na jego plecach. 50. Jest! Dawaj, Kaśka! Trzecia kilo, 200 kg. Biegniemy do sztangi 10 razy głośno, cała publiczność liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10! Wielkie brawka! Ale to widać, że zjadłeś te duże śniadanie. Idę do ciebie. Kaśka, co jadłaś na śniadanie, że masz taką siłę? Jajnice, bocze, matko jedyna.
na jajecznicę, bo o, tak, a tam się tato cieszy. Widać, że dobrze karmiona. Tak jest siła, zobaczymy. Kto kolejna? Basia, Basieńka, Barbara. Piąteczka, gwiazdo. Jak sobie poradzić z tą konkurencją, powiedz mi. Dobrze. Pomożemy Basi? Tak jest! Jedziesz, Basia, przygotuj się. A to lecimy, czas tak. I hopa! Wielkie brawka, Basia, Basieńka leci. Pierwsza piłeczka o wadze 100 kg wylądowała. 150 kg. I jest do nicce. I kolejne trzecie ziarenko. Będzie jest doniosła, świetnie. I teraz do sztangi. I cała publiczność liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Matko jedyna, to maszyna, a nie Barbara. I ona. Świetnie, ależ sobie poradziła. No i teraz Marysia. Marysia, Marysienka, jak sobie poradzić z tą konkurencją? Dasz radę? Dam radę. Chcesz kogoś szybko pozdrowić? Tak. Gdzie ona jest? Niech włączy telefon i nagrywa. Tak jest, machamy do mamy. No i Marysia, przygotuj się. Uwaga, start. I wystartowała Maryśka. Dawaj, on cię specjalnie zagaduje. I jest dwa, świetnie. Zasadzone ziarenko. I ziarenko numer trzy. I jest trzecia kula. No i teraz ta sztanga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wielkie brawka dla niej.